witajcie w kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej. Jak zwykle mamy wczesny poranek, wszyscy wstają o 6, bo przecież w Simsach to jest takie normalne, że się wstaje o 6 każdego dnia, nie później, nie wcześniej, tak. Takie życiowe. Tak. Co my tutaj musimy zrobić? Wogan musi iść do toalety. A Natasza pójdzie zrobić śniadanie. Tak zrobimy. Omlety. Na śniadanko. Co dalej? Dzieci. Dzieci są głodne. Gdzie tam rzucać piłką mi będziecie? Nie. O, ja zapomniałam ciebie przebrać w ogóle, kochana. No to chodź. Weź sobie zaprojektuj ubranie. Bo przebrałam Leona, a zapomniałam ojca. Chociaż ona ma dzisiaj... O nie, oni mają dzisiaj urodziny. Dobra, nie przebieraj się. Tak, oni mają dzisiaj urodziny, dlatego nie będę ich przebierała, bo to nie ma sensu w sumie. Ty musisz wziąć prysznic. Ty jesteś ogarnięty, bo on wcześniej wstał. No i cóż, wy sobie... No. Będziecie teraz robić co chcecie, póki mama nie zrobi śniadania. A Wolfgang tutaj musi nakarmić nam Mariulę. Tak. No i zaraz Mariula też pójdzie spać. Leon? Kto tam mi płacze? Ty! Wredny potworze. Czemu wy macie takie relacje? Halo! O, tak to nie będzie, moi drodzy. Tak to nie będzie. Już autobus i jeszcze nie możecie nic jeść. No zobaczcie, to ma być relacja? No nie. No, po prostu nie. Czemu nie mogą ten... Nie może jej przeprosić za swoje naganne zachowanie. Zobacz, siostra przez ciebie płacze. Czego masz przeprosić? Aha. No dobra, to ja nie wiem, co tu zaszło. Ja nie wiem, co tu z wami zaszło, ale mam być spokój. A tej małej ktoś dał jeść? O, dali jej jeść, super. Ale ona nie je. Natasza? Czemu jest tak mało? 2, 3, 4, 5 talerzy tylko? Coś ty tutaj narobiła. Ty karmisz małego, dobra. Przeproś go i chodź jeść. Ty nie jesteś taki głodny. Chodźcie jeść. Super, ty nakarmisz Natana, tak. I wrzucisz go do końca. Praca nie zając. Odłóż dziecko. I możesz jechać do pracy. Oj, Nataszka, ty nadal jesteś głodna, a ty musisz położyć małą spać. Weź Mariolę. Ja wam powiem, że Mariola ma okropną twarz. Zobaczcie na jej twarz. Niestety, niewiele mogłam z nim zrobić. Położę się spać i zobacz, Natasza, będziesz miała teraz tyle czasu dla siebie, że ho, ho, ho. Chciałabym ci podnieść ten pasek, ale ty tutaj masz same takie pragnienia, które za bardzo nie mogę spełnić. Dlatego chodź sobie szyj. Czemu tu stoi to krzesło? Miałam go wyrzucić chyba. Będziesz sobie szyła. Fajnie, fajnie się w tej gawędzi, halo. Wypadł do szkoły. Myślałam, że gdzieś wyjdziemy, ale
No jest wtorek i tak nie za bardzo, bo wolę do pracy, dzieci do szkoły, jeszcze te urodziny. Halo, autobus odjechał? Aha. Zbiorę wagary? Nie ma to tamto, halo. Do szkoły, raz. Dwa. Trzy. Pójdziecie sobie spacerkiem. A co? Jest lato, możecie się przejść. Świeże powietrze z rana. Pa, pa. A Nataszka sobie troszkę tutaj poszyje. O, uszyłaś coś. Pokaż. Ja już nie pamiętam, co jej kazałam szyć, nie? Tutaj połóżmy. Dodaj do garderoby. No to co, jeszcze uszujemy? Ubranko jakieś? O nie, płaczę troszkę. Nie mam... Co? Mariola jest przeze mnie uczona mówić. No ale Mariola musi się wyspać. Musisz poczekać chwilę. Co to za strun? Ja to ściągałam. Ej. Dziwne rzeczy. Dobra, uszyjmy coś dzieciom. A może małym? Coś małego. Dla chłopców. Bo widziałam, że mam mało ciuszków. Tira, tira. Co by tu wybrać? O, to jest słodkie. To uszyj. O Jezus. Słodkie ubranko. Proszę bardzo. Szyj, Nataszka, szyj. Przyspieszymy to i szycie. Będziemy pilnować przy okazji tutaj Mariolkę. Czy już wstała? A w ogóle tak tutaj dobudowałam nam łazienkę w końcu. Taką żółto-zieloną. Kolorową. Dobra, ona się czuje całkiem nieźle. No i git. Idziesz pod prysznic? Super, ale najpierw... Weź mi to. I teraz możesz iść. Nawet tu. Wypróbuj nowy prysznic. A my już idziemy do dzieci. Rachu ciachu, rachu ciachu. O, już mamy na stole. Mariolkę to najpierw wiecie na nocniczek. No ale zabawa ci się wam nie poniosła, chociaż tyle, nie? Zaraz próbujemy Mariolę pouczyć mówić. Tutaj banda zaraz wróci do szkoły, nasza. Wypadałoby porobić im urodziny. No i nie wiem, czy Igę i Jeremiego dzisiaj wysłać na studia. Jak myślicie? Czy ich jeszcze zostawić u nas? W sumie tak dziwnie trochę, żeby tak od razu na studia jechali. No ale wiecie jak jest. A miejsce się przyda w domu. To uczę mówić, to ci się poprawi tutaj samopoczucie. Dlaczego to ma w ogóle pragnienie? O Jezus, ja muszę skończyć te... Muszę skończyć te studia nimi. Bo ja się nigdy to nie spełni. Masakra. Mariola jest przez... No to uczy się mówić, nie naliczyło ci się jeszcze? Jezus. Bo ona jest głodna. To trzeba ją nakarmić. I nie spełniło ci się. Kogoś tam przeprowadziła znowu. Ale wy macie zabawę? Co się stało, Jeremi? Jakąś Tereskę przeprowadziła. Dobra, masz oceny. Rany, co ja z nim mam? No halo.
No ja wiem, że cię boli, ja wiem. Sobie tutaj czekaj. Ja bym tutaj jakiś obraz wstawiła na tego ścianę, nie? Co to jest? Jakaś tablica, a nie da się wyżej? A. Skąd ja to mam? Przecież ja nic nie ściągałam ostatnio. Nieważne. Nieważne. Oglądaj sobie to. Tak. I zaraz wam zrobimy urodziny. Ty już tu? A dziecku dałaś jeść? Gdzie jest Mariolka? O, pije mleczko. Dobrze. Dobrze. Weź go obejmij. Pójdź do końca. A gdzie jest Mariolka? Nie, ona nie pije mleczko. Ona... Oj, ty wyrodna matko. No, pewnie. Dobra, daj jej butelkę. Dawaj tą butelkę. I pora tutaj postawić torty chyba. Kolejny. Ten. I zaraz tutaj będą urodzinki. W sumie to już rachu ciachu, bo... Bo zaraz 18. Dobra, tam zostaw, daj dziecku jeść. Nieważne, że tutaj są urodziny. Już tyle urodzin miałaś, że naprawdę. Przy tym nie musisz im pomagać. O, przyszedł na ten Wolfgang. O, on będzie przy urodzinach, no. Super. Och, ty dostaniesz w końcu kiedyś ten awans. Czy podwyżkę? Patrzcie, będą mieli jednocześnie? Czekajcie, to się wydaje na screena z tą po prostu butelką cudowną w tle. Co z ciebie wyrosło, koleś? Aleś ty się dziwnie ubrał. Kręcę... Jezus Maria, weź się ogarnij. Kręci cię otyłość. Hopie. Nie wiem. Mogą być czarne włosy. Niech cię odrzuca. Nie wiem, co im dawać tutaj na te ich pragnienia całe. Niech mają zdobywanie wiedzy. Nie, nikogo proszę mnie postawiać. Chodź tu. Chcecie zobaczyć. O raju, zobaczcie go. Jak on wygląda. Taki z niego... ważniak. Fajnie. Ładnie nawet z niego popatrz, co powiem. Zobaczymy, co on z Ili wyrośnie, ciekawe. Wow. Halo! Wow! Czy wy to widzicie? Ilka! Jaka z ciebie lasencja jest? Nie wiem, może to element? Nie chcę miałaś, nie wiem. A to ci zostawię. Odrzuca cię biżuteria, weź się troszkę ogarnij. Nikogo. Pokaż się tu jeszcze raz. O. Chciałam ci zrobić zdjęcie, nie? Nie żeby coś. Ładna. Nie chcę się przechwalać, ale myślę, że radzę sobie naprawdę dobrze. Okej, to mamy. To za sobą. Muszę powiedzieć, że niezwykle nasze dzieci wyrosły. I to w ogóle taka laska, że hoho. No a ja tutaj jakby zapomniałam o czasie, nie? Co to jest?
Dlaczego? I to ma być rodzina, moi drodzy. To ma być rodzina, czy wy to... Halo, czemu mi się zacięło? Halo? No. Przecież to jest niedorzeczne. Czemu on się tak zachowuje? Przez to, że jest za tym bachorem na pewno. Ja tak się nie bawię. W ogóle mogę coś zrobić? Wzmagaj. Uprzejmość mu wzmagaj. Przyglądaj się walce, to za matka. Uprzejmość mu wzmagać. Niech się ogarnie. Co oni robią? Jej też. No. Upiór, że właśnie tutaj Natasza nie może na przykład ich skarcić. No trudno, dobra. Ja tu muszę ich ogarnąć. Aha, tutaj Wolfgang. Wolfgang jak zwykle on sobie nigdy nie daruje, nie? Nie ma to tamto. O, tutaj dziecko leży. Napad wściekłości. No cóż. Tutaj. No, skorzystaj, weź prysznic. Ja myślę, że w kolejnym odcinku wyjadę na studia. Ja ich teraz położę spać normalnie. A oni sobie... Jezus, te dzieci moje się nienawidzą wszystkie. Zobaczcie na ich relacje w ogóle. Ha, co nienawiść w rodzinie. Skorzystaj, weź prysznic. Wszystkich położę spać. Gdzie ty jesteś? Ty to musisz poczekać, aż się łazienka zwolni. Albo idź do rodziców. Tak. Dobra. Po ciebie... Nie, po ciebie mama przyjdzie. Co ty chcesz? Siusiu. No to mama cię tutaj... Pouczy, o. Uff. Naklikane, możemy grać. Mam nadzieję, że teraz mi się nie zaczną tutaj blokować na schodach i tak dalej. W sumie ja chyba Iggy nie będę przybierała, bo fajnie wygląda. Podoba mi się ten jej komplecik. Nie wiem skąd go mam, czy to z gry, czy co. Ale fajny, fajny. Subcio. Załatwi się nam ładnie. Potem ją włożymy do końca i opróżnisz te nocniczki. Tak. I sama możesz też skorzystać i iść spać. Ach, tego to tutaj wzięło na jakieś te... Ja cię proponuję, żebyś posprzątał. Żebyśmy rano mieli ładny porządek. Tak jest. Super. O mój Boże. No i jeszcze możesz skorzystać przed snem. Dzieci poszły spać. Dobra. No dobrze, moi drodzy, to było dzisiaj na tyle. Troszkę się zadziało. Co tu się dzieje? Tobie zabawy brakuje. Oglądaj sobie tą tablicę. A potem idź spać. Niestety tą zabawę to mają wszyscy tragiczną. No ale to zaraz się ogarnie. Dobra, co ty chcesz? Dostać... Nie, myślałam, że chcesz iść na studia. Chyba mu się nie podoba. Trudno, oglądaj i idź spać. Wolfgang korzysta. I też może iść spać. Okej, to ja kończę. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał.
Już mamy znowu kolejną dwójkę do wyprowadzki, także myślę, że w kolejnym odcinku, albo w jeszcze następnym, zobaczę, jak mi to wyjdzie. No i cóż. Dziękuję Wam za uwagę i... Co tu się wydarzyło? No nie! Jeszcze on? No to dobra. Troszkę... Troszkę tutaj, no... Przegapiłam. Kurczę. Ja nie wiedziałam, że on ma dzisiaj urodziny. W ogóle mi to nie wskoczyło. Ja nie wiem. Boże, tak przegapić. Wybacz. Patrzcie, narzekałam, że nie mamy blondynów, a teraz mamy trzech. I to pod rząd. Fajnie. No tobie tylko zabawę. No dobra, to ty. Idź spać z powrotem. Dobra, wszyscy w łóżkach. Ten się tutaj zaraz będzie bawił. Coś mu tutaj dam. No. To jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!